Zapytaj beczkę. Dzień dobry, dzień dobry. Pan sąsiad wygłosił jednogłośną opinię. A wy to tam pięknie wyglądacie, jak razem oglądacie Zapytaj beczkę. No weź nie bądź pizda, tylko przytul koleżankę. Cześć, ja się nazywam Krzysztof Gonciarz, a to jest Moje Królestwo. Niniejszy program jest dostępny tylko dla subskrybentów tego kanału. Więc trzeba zasubskrybować tutaj. W przeciwnym razie nie włączy się dalszy ciąg. Zaczynajmy! Dlaczego w telewizji cięcia muszą być doskonale dopasowane, a na YouTubie większość ma to w dupie? Czy to oznacza, że YouTuberzy mają na nas wyjebane? Jak świnia! Wszystkie zjawiska zmierzają do uproszczenia, tak zwana brzytwa Beckhama. To się wydaje, że to jest takie proste, jumpcuty też trzeba umieć robić. Jumpcuty też trzeba umieć robić. Jak producenci gier indie mogą się wybić? Prosząc znajomych, żeby wyszerowali ich grę na Facebooku. Znajomi realizują taki projekt, sprawdźcie to. Udostępniam, bo mnie poprosili. Tak naprawdę jest to chujowe. Teraz będzie takie social media 101. Jeśli znajomi proszą cię o udostępnienie jakiegoś swojego projektu na Facebooku, to nie pisz kurwa, że znajomi cię poprosili, żebyś udostępnił. Bo nikt na takie posty nie klika. Jesteś tym znajomym winny, żeby okłamać wszystkich innych swoich znajomych, że tak naprawdę się tym zajawiasz. Jak to jest, że ludzie latają w kosmos, znaleźli cząsteczkę Higgsa, medycyna potrafi dokonywać cudów, a mimo to nadal zabija się innych przez religijny fanatyzm? Medycyna potrafi dokonywać cudów? Chyba cudów aborcji. Ludzie nie powinni się mieszać tam, gdzie nie ich miejsce. Był kosmonauta, co był w kosmosie, powiedział, że tam nie było Boga. I skąd to był kosmonauta? Z Rosji. Z Rosji! Uproszczona wersja tego żartu, nasze cywilizacyjne przełomy i religia... kogo Gonciu sparodiowałeś na końcu odcinka? Ja tylko chciałem zaznaczyć, że ta parodia nie ma na celu nikogo obrażać. Jaki jest sens robienia parodii, jak mówisz takie coś? Oczywiście, że chciałem dopierdolić. Chciałem dopierdolić tak, żeby bolało nawet jak przestanę być zły. Przesadzam, ale no wiecie. Uważam, że każda kobieta ma w sobie coś fajnego. Na przykład usta, włosy, oczy, cycki. Staram się nie traktować ich przedmiotowo, ale ostatnio zacząłem oceniać je od 1 do 10, jak większość facetów. Uwsteczniłem się, czy dojrzałem. Ja przepraszam bardzo, ale dlaczego tak jest, że tylko brzydkie kobiety chcą równouprawnienia, skoro te ładne już je mają? Ej, że tylko mi się wydaje, że Krzysiu w swojej serii Zapytaj Beczkę jest taki wulgarny. Nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, no kurwa, wiadomo, nie? A na tamtym drugim kanale o tej Japonii sprawia wrażenie, bo takiej bardzo poukładanej i mało wulgarnej osoby. Ja nigdy nie rozumiem twórców, którzy robią tylko jedną rzecz. Jakbym grał w zespole muzycznym, to nie potrafiłbym się ograniczyć do jednego gatunku. Potem jak zdobyłem sławę jako muzyk rockowy, nagrałbym hip-hop. Ten nowy młodzieżowy rodzaj muzyki, hip-hop. Jakbym zajmował się grami i kręcił filmiki z gier, to w pewnym momencie zacząłbym robić filmiki komediowe. Jakbym robił filmiki komediowe, to w pewnym momencie zacząłbym robić filmiki podróżnicze. Wyjechałbym w końcu do Japonii i postanowił założyć tam firmę. I potem nagrał album hip-hop. Od dzisiaj kończymy z cebulą, będziemy używać tytułu musztardy, bo oprócz cebuly jest tam nutka gorczycy i typowa kwasowość. Musztarda, gorczycy, kwasowość. Chrzan! Chrzan! Słowo chrzan potrafi tak złowieszczo brzmieć. Chrzan! Krzysiu, zrób Q&A z podziękowaniami jak większość YouTuberów. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Q&A. Było tyle pytań pod poprzednim odcinkiem, że ja naprawdę nie wiem co powiedzieć. To jest tak niesamowite, że w zeszłym tygodniu miałem sprawdzian z przyrki i poszło mi nieźle, a tymczasem wchodzę na YouTube'a, 50 tysięcy komentarzy pod jednym filmem. Niedługo będzie długo oczekiwany trzeci odcinek speciala, special challenge na okazję 50 tysięcy łapek w górę pod 26 odcinkiem Let's Playa w GTA 5. Naprawdę świetnie to wyszło. Poza mną w filmie występuje Bandzior, Mucha i Jubilee. Także pozdro chłopaki, naprawdę świetna robota i nie mogę się doczekać, aż to opublikujemy. To nie jest takie proste nagrać film, opublikować, bo trzeba oczywiście film zmontować, wymyślić, to jest strasznie dużo pracy. No a cały czas są sprawdziany, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo motywujące, że cały czas zadajecie pytania do Q&A. I jeszcze chciałem zapowiedzieć niespodziankę. Będzie 8 odcinek The Best Of śmiesznych, najśmieszniejszych scen ze wszystkich moich let's playów. I przygotowałem mały teaser. Czekaj. Ha 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 ha
Woo! What the fuck? To chyba możemy zacząć wysyłać tutaj zelotów do ataku. Pozwiadujemy sobie. Ufa! Nie! 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 To będzie w the best of! To będzie w the best of! To będzie w the best of! Nie! Po chuj latasz do Japonii, bez obrazy. Przecieram szlaki dla emigracji polskich youtuberów. Dlaczego plan B zawsze jest lepszy od planu A? Bo blisko jest Charlotte. Można zawsze wpaść na bułkę tartą. Dawno nie byłem w Warszawie. Geszele, geszele, kik. 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 Geszele, 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 kik. Geszele, geszele, kik. Geszele, geszele, kik. Fraszki beczki. Krzysiu z gimbusów dworuje. Matka córce w twarz napluje. Mamo, czekaj, jeszcze chwila. Krzysiu zdechnie wnet. Jak świnia. Fraszki tobie nie napiszę. Śmieszne, prawda? Jak twe życie. Tak stoi i pieprzy do tej kamery. Wkurwia mnie frajer. No ale jest szczery. Humor się zmienia, lata szybko lecą. Dzisiaj nawet gównem w internecie się podniecą. Gimbownicy na forach językiem polskim gardzą. Dlatego wołam głośno. No ja przepraszam bardzo. Krzysiu ty mój, żółty jak ser. Przyleć do Polski, bo ukradnę ci mikser. Cezary, Hilary, Makary, stare okulary, winiary. Gary, kary, kalgary, koszmary, talary, dolary. Kraków, miasto, w którym kupujesz chipsy, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie w Krakowie nie chodzą w maskach. I mówię kompletnie na serio. Raz, zanieczyszczenie jest tak przepierdolone, że wam to dobrze zrobi. Dwa, wysyłacie sygnał w przestrzeń publiczną, że coś jest nie tak. Trzy, uderzacie w biznes turystyczny, ponieważ turyści zaczną zadawać pytania i tak dalej. Gdybym był w Krakowie, już dawno nagrałbym film na ten temat, zachęcający do noszenia masek na ulicy, z wzruszającą muzyką i szantażem emocjonalnym. Pod moją nieobecność może zrobi to Włodek Markowicz. Myślicie, że żartuję, bo... tutaj byczkę. Ale ja mówię kompletnie serio. O Włodku też. Włodku, nagraj ten film. Warto. Mogę w tym samym czasie polecieć do Pekinu i stwierdzić, że powietrze tam jest lepsze. Czemu tyle osób nie umie rozpoznać sarkazmu? Bo może są mądrzejsi od ciebie, Sherlocku? W 1.40 jest jeden problem. Rezi nie wymyślił Let's Play. Zrobił to JJCTSG. Oni tak w zasadzie stworzyli polski zagrajmerski YouTube. Rezi się na nich wzorował. Pozdrawiam. Poznaliśmy datę premiery, nowe informacje i nowe plotki. Historii elektronicznej rozrywki na najwyższym poziomie trudności. Przykład sprzedawców czy potencjalne zadania. CS-a na PSP. Today we're talking about Brutal Legends. Na drugą część gramy poświęconego grze Need for Speed Undercover. Krzysztofie, lubisz nad Niemnem? Ja pierdolę. Dziewczęta na ciebie lecą. Jakieś porady, jak poderwać niewiastę z takimi ryjami jak nasze? Krzysiu, mógłbyś zrobić gimbusa, który robi Polaczka? Gimbus robiący Polaczka! Cebula! Krzysztof Kanciarz robi Gonczaka. Dziękuję wam za wszystkie pytania do mojej serii Q&A. Polaczek robiący Gonciarza! Wydaje mi się, że jestem inteligentnym guru, a tak naprawdę jestem lewacką kur... Co zrobiłbyś, gdybyś przyłapał twoje dziecko, które ogląda pornosy? Do spowiedzi! Cześć Krzysztofie, proszę cię, zrób chamską reklamę baru wietnamsko-tajskiego w Warszawie, żeby przychodziły te korpościerwa. Otwieramy nową restaurację i chcemy fame. Hej korpościerwa, kurwa lemingi w Warszawie, jak chcecie coś se weżreć, to idźcie do baru wietnamsko-tajskiego. Krzysiu, dlaczego mandarynki są nazywane mandarynkami? Ponieważ zostały sprowadzone do zachodniego świata, z Chin. A chińscy urzędnicy, mandaryni, nosili pomarańczowe gajery i tak się przyjęło. Krzysiu, co myślisz o atakach w Paryżu? Też byś dał sobie profilowe z filtrem w kolorach flagi Francji? Jest taka straszna beka, że ludzie sobie nanoszą flagi francuskie na profilówki w związku z tą sprawą i to jest takie śmieszne, bo o, nic nie potrafią zrobić, to sobie profilówkę na Facebooku. Na czym polega pochód w imię czegoś? Chodzi o to, żeby inne osoby zobaczyły, że jest jakaś sprawa społeczna. Zmiana profilówki? Check. Chodzi o to, żeby połączyć się z innymi osobami przeżywającymi to samo. Profilówki na Facebooku? Check. Chodzi o to, żeby symbolicznie wyrazić szacunek wobec jakiejś sprawy. Profilówki na Facebooku? Check. Także polecam odpierdolić się od tego tematu. Jak piszesz sobie na polskim YouTubie Japonia, to ja wyskakuję jako jedna z podpowiedzi. Przejebane, nie? Czego odnosisz się do
królestwa zwierząt. Przecież ty pochodzisz od Adama i Ewy, przecież ewolucja nie wystąpiła!